Cześć, mam na imię Piotrek i pracuję w Niebezpieczniku. Jest bardzo dobre pytanie i to, co dzisiaj robię, w dużej mierze jest wynikiem przeczytania pewnej książki informatora na studia AGH, gdzie bardzo miły i mądry rektor wspomniał o tym, że można mieć różne pasje. Ja miałem wiele pasji. Można się fascynować grą na gitarze, psychologią, ale w życiu najważniejsze jest, żeby mieć techniczne wykształcenie. Wtedy nie byłem do tego przekonany, zaryzykowałem i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł na życie, żeby to techniczne wykształcenie mieć, a później w wolnych chwilach, tak jak ja, oddawać się zupełnie innym pasjom, które się ma. To jest też doskonałe pytanie i szczerze mówiąc nie pamiętam, ale to musiała być szkoła podstawowa i myślę, że dość szybko po tym, jak zacząłem czytać. Jestem osobą, która nie do końca przykłada się chyba do rozpamiętywania wyzwań. Generalnie każdy dzień jest jakimś małym wyzwaniem i szczerze mówiąc nie jestem w stanie sięgnąć w pamięci wstecz i powiedzieć o jednym, dwóch, pięciu czy dziesięciu rzeczach, które utkwiły mi w pamięci i traktowałbym jako wyzwanie. Raczej to, czym się zajmuję, jest takim, można powiedzieć, persystentnym wyzwaniem z dnia na dzień, nigdy nie kończącym się. Takim narzędziem jest ekspres do kawy. Wszystko robisz bardzo dobrze, rób tak dalej. Chciałbym pokazać, jakie zagrożenia płyną ze sprzętu, który nas dzisiaj otacza i niestety jest podpięty do internetu, a niektórzy mówią, że też inteligentny. Mnie się wydaje, że nie inteligentny, a niebezpieczny. Serdecznie zapraszam Was na moją prelekcję. Mam nadzieję, że ją zobaczycie. Niewykluczone, że ja już Was oglądam przez różnego rodzaju obiektywy i kamerki, które macie wbudowane w sprzęt, jaki Was otacza. O tym też będzie na prelekcji.